Tu mamy takie budapeszki, proszę zobaczyć, jak się budapeszki prezentują. Proszę bardzo. Piżaczki młode już chciały tutaj na wolność wylecieć. W klateczce są, ale tutaj dobijają się. Takie widać gołębie naprawdę byste, zdrowe. Kiedy te budapeszki? Po 15, a to jasne, tutaj widzę na białym goni takie piżaczki, fajne młode. Po 15 zł zapraszamy do Jedlińska. Good morning, hello everyone, EDD Pidgin, Jedlińsk, Marken in Poland. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Jedlińsku przy ulicy Warszawskiej 2A. Zobaczę też, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Ceny, cena do worka nie idzie, ceny nie są wysokie. Tu kolegi Pawła nagrywamy, widzę, że tam krakowski tutaj. Żałobniczki koroniaty, takie piżaczki masłowy. Tak mniej więcej po ile tutaj, Mirek? Nie wiesz, po ile to Paweł tak żąda? Krzyczy? Trudno powiedzieć na razie. Zdecyduje się, przyjdzie, zobaczy, nie? Także na razie nie ma informacji, co odnośnie Paweł poszedł. Paweł poszedł na taras, wróci zaraz, nie? Zobaczymy. Nie chcę tutaj, proszę bardzo, jakie ładne kasztanki młode. Na pewno nie po 10 zł, tylko na pewno więcej. Trudno powiedzieć, ile takie kasztanki są, 3 sztuki. Mirek też nie udziela, kolega Paweł tutaj poszedł. Nie mam informacji, bo to nie ma kolegi. Ale na pewno kosztuje mnie 10 zł, bo wybrał mnie po 10 zł. Ale to takie gołębie to szybko pójdą. Także tutaj, jeżeli ktoś wystawi niskie ceny, to są sprzedawane. To kolegi Pawła nagrywamy, ale kolegi nie ma. Wyszłance widzę. Parzyste chyba tutaj, te wyszłanczyki widać żółte. Ale ładne kasztanki, naprawdę. Tak podejrzewam, że gdzieś 3 dychy za sztukę, ale trudno powiedzieć. Ile co i po ile te kasztany są. Od kolega ma takie klateczki. Cena takiej klateczki ile? 130. 130 zł. I tutaj mamy takie jaśniaczki, po prostu krymeczek. Po ile tam ta młodzież bocianki tutaj tak mniej więcej po ile? Od 30 do 60. Od 30 do 60. No nie pada teraz w Jedlińsku, ale wcześniej lało. I pogoda jest dynamiczna, zapowiada się nieciekawie, ale koledzy dojechali, dopisali, dzisiaj wjazd jest darmowy. Zapraszamy do Jedlińska w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. W każdą niedzielę, drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Do Jedlińska, przy ulicy Warszawskiej 2A. Mamy dzisiaj w Jedlińsku, kolega dowiózł właśnie wilki, widzę tu młodzież. Tomasz Mazowiecki może pan zaznaczyć. Takie milki to pójdzie tutaj za sztukę? Za sztukę się ceni 50 zł. 50 zł. To kolega hodowca, pan? Tomasz Mazowiecki, Saliński, Kazimierz. I poproszę o namiar, jakby ktoś potrzebował takie właśnie tutaj milki. Pójdę tutaj namiar, telefon proszę. Telefon to jest 606 139 581. Dziękuję koledze za namiar. Proszę tylko dzwonić w odpowiednich godzinach. Nie dzwonimy w nocy o północy, ani o 5 rano. Taki milk, jak ktoś był zainteresowany, widać, że gołębie naprawdę są, widać zrobiutki, naprawdę ładne. Po 50 zł. W zeszłym roku tu poszło 107 sztuk. No nie w zeszłym, bo na wiosnę. To było sprzedane. I do domu wracają, do Tomaszowa. Tu były sprzedane, tu jest samica. A to ona tutaj. Stąd. Tu była sprzedana. Gdzie była? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Mądra rasa. I te gołębie widać naprawdę, takie naprawdę zrobiutkie. Naprawdę dokarmione. Tu mamy siony, tutaj takie młode. Jeśli taka młodzież tych sionów, to po ile za sztukę? Tak samo 5 dych. 5 dych i hodowca jest tak samo, ten sam co podawałem tutaj namiar na te milki. Takie siony to jest za sztukę jeszcze raz? 50 zł. 50 zł ceny wyjściowe za sztuczkę, naprawdę też gołębie odkarmione. Hodowca tak jak widać dwa o gołębie. 50 zł za sztukę takie siony mamy. Zaraz muszę jeszcze. No, bo to wszystko to nie ma wyglądu. Ale są wykarmione, są bystre, ja widzę, jak tu się gołębie prezentują. Gołębie naprawdę się ładnie prezentują, te siony. Jeszcze sekundka. Niech one sobie tak będą. Ile? Nie, tam 8 dych za parę, jak to tu przyjdzie, tu przyjdą i zabiorą wszystkie. Tu są siony tak samo młode. Po 50 zł za sztukę, widać, że odkarmiane gołębie, naprawdę bardzo ładna barwa, proszę zobaczyć, jeden drugiego, gołębie są naprawdę klasa. Po 50 zł za sztukę, gołębie są z Tomaszoma Mazowieckiego, kolega też sprzedała stare w zeszłym roku, jedna samica przyszła, nie wiadomo, gdzie była wzięta, ja wiem, ale... Tych fionów przychodziły i tych parę sztuk. Po 50 zł za sztukę, kolega tutaj dawał namiar, także proszę oglądać dokładnie film i namiar do kolegi jest. Proszę też pisać w której minucie, jakby ktoś coś potrzebował. No dzisiaj mamy ładne gołębie, chociaż pogoda jest fatalna, po
pogoda jest dynamiczna, bolało. Teraz nie pada, ma znowu front iść, ma padać. Pod 50 zł te kisiony, dobra. Kurczę. Dobra, to nie kosztowne będą. To jest ładny kasztanek, tak kasztanek kosmaty babciady, co on kosztuje? 40 zł. A te piżaczki jasne, ten żałobny łapciaty. Żałobny łapciaty to jest całkowicie inna bajka. Ile kosztuje? 20 zł, a te jasne piżaczki? Po 20. Po 20 zł, zapraszamy do Gdyńska. Krymeczki? Po 20. Też po 20 zł. Koledzy dojeżdżają. A lało wcześniej niesamowicie w Gdyńsku, ale na razie nie pada. Te piżaczki już sprzedane, kolega ledwo co przyjechał, już sprzedane, jakże klient jest konkretny. Te ciemne jaśniaczki, posprzedawane już wszystko. Te krzyżaczki, co one kosztują? Po 15. Po 15 zł. Proszę zobaczyć, jak się gołębie prezentują, jak stoją na baczność. Pójdę tutaj, ta młodzież tutaj. Po dyszku zapraszamy do Jedlińska po 10 zł. Jeszcze tutaj też po ile tutaj. Wszystko po dwie dyszki tutaj. Artek, takie młodziaczki, Artek po 3 dyszki chyba, tak? Nie, co? Po dwie dychy, jak w hurcie. Po dwie dychy, ale w hurcie po dwie dychy. Wybiórczo. Się dogadamy. Wybiórczo. No, po 30 tak są grytki, krótkie, małe, właśnie te takie gołębie to są droższe, to nie są po 10 zł, że jest ciwek czy coś. To są gołębie krótkie, smolne. Takie gołębie kosztują. Ja tak mówię. 4 dychy. Ten winerek postawny, co ten stamczyk jest, ten winerek? Samiczka będzie, kolega, taka by ustrawi. I co to kosztuje ten winerek? 8 dyszek. Wiedeński samczyk czy samica? Kosztuje? 8 dyszek. A tutaj te masłowe? Kosztują? 8 dych. A tutaj to pasiaczka fajna, kosmata łapciata. Ile ona kosztuje? Żałobna. Żałobna, nie pasiaczka, żałobna. Dobrze, kolega, mi poprawiłeś. Ile kosztuje? 7 dych. Takie hamureczki, może 4 dyszki, tutaj krymeczek, widzę jasny wylocik. Tutaj mamy te budapeszki po ile? Po dwie dyszki. Czepelek i tam ten czepelek budapeszki, który kosztuje? Po 3 dyszki, dziękuję. Nyweczki, mamy parka pożyta tych nyweczków. Takie nyweczki, ile one kosztują? Stówkę. I deresz? 8 dych. 8 dych, samczyk czy samica? Też taki bystry. Samczyk. Mam pocztowe. No. I takie wiedemki młode, tutaj po ile ta młodzież, krzyżaczek, po 3 dyszki. Miejmy taka białogonka, taka, proszę bardzo, wleteczkę nosz ile? 2 pudyczki, ten pocztowy. 15. Wcześniej, krymeczki tutaj, ile kosztują? 50. 50 zł, a tutaj mamy brudeczek młody. Co ten brudeczek? Dobry. Po ile tutaj mam tak za sztukę? A ten biały, to co to ten pocztowy jest? Nie wiem co to jest. Nie wiadomo co to jest. Po dyszku tutaj. Zapraszamy młodzież tutaj, chyba jaśniaczki po 10 zł, widymki. To wszystko w tej klatetce po dyszku. Zapraszamy do Jedlińska. Po ile tutaj ta poczta, to młode? Po 15 zł. A tu mamy wyszwanczyka młodego. Co taki wyszwanczyk kosztuje? A te żałobne? Po 30 zł za sztukę, te koroniate, kosmate, żałobne. I to mamy wyszwanczyki łapciate też z kosmami. Łapciate, kosmaty. Ile po ile te wyszwanczyki? Po 30 wszystko. I ten winerek też 30? 60 zł ten winerek. Proszę bardzo, jakie łapcie, jakie kosmy. Samczyk? Samczyk. Proszę bardzo. Zapraszamy do Jedlińska w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. W każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca. A tu mamy kakusik. Co ten kakusik jest? Kakusik samczyk. I on kosztuje? 4 dychy. 4 dychy. Nyweczki takie młode mam, bardzo ładne, kolega, to jest nyweczki. Po ile to my nyweczki? 60 zł. A ciemne tutaj? Też są takie, widzę, te czarne. Po ile te ciemne? Ciemne po 2 dychy za sztukę. 2 dychy za sztukę. Depeszki takie mamy, nie wiem. A takie sroczki młode, kolego, przeszkadzam, że przyszedł. Nie ma, bacicie, dobra. Mamy, proszę bardzo, takie krakowski, naprawdę. Siwe, bardzo ładne młodziaczki. Te krakowski po ile? Po 3 dyszki za sztukę, a to są? Rzeszowskie. Te rzeszowskie ile kosztują? To jest parka. Cała parka pożyska, 150 zł. Ale ta cena jest do zapłacenia, czy można negocjować tą cenę? Delikatnie coś muszę. Parka pożyska rzeszowskich, cena była przez 150 zł. Apel do hodowców, piszemy w komentarzach, w której minucie. I czytamy komentarze pod filmem. To jest wywrotek tutaj, ten czerwony? Turczyn. O, patrz, zaraz się wziąłem. Taki turczynek to ile? Niedyszki. Niedyszki, a ten deresz tutaj, to ten deresz czarny jest? To
samczyk. Samczyk. I on kosztuje? 15. 15. A myślisz pan, to jest para? Nie, to są krzyżaki. Krzyżaki. I ile takie krzyżaki? 3 dychy. Tu sama młodzież, proszę bardzo, kolega, jakie młodziaczki zdrowiutkie. I polietki Budapeszty widzę, tu są też brawiny. Po 2 dychy, brawinery po 3 dychy. Ja, proszę bardzo. I koroniate winerki też masz, tutaj pojedę te koroniate winerki. Po 3 dychy, tak. Po 3 dyszki, ceny wyjściowe. Ceny wyjściowe. Oglądajcie kanał Lotowania Andrzeja, zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w Jedlińsku, Radomiu i Zwoleniu. Ja tam będę, został suba z Wolkiem Cienicją minęło. No tu przywiózł jasne, to też od razu sprzedał klatkę. Wszystko. Ale dzisiaj słaby jest targ, tego względu, że lało, potężnie lało. I front idzie, przed filmem ma podobno potężnie padać. I trochę to wystarczyło hodowców. Ale przyjechali największy twardziele, ja tu dla nich jestem. I koledzy sprzedają tak samo. Pomimo pogody. Tu, to jest nyweczek egipski. I co taki nyweczek? Nie wiadomo. Kolega poszedł, zobaczymy. No na pewno. Tutaj ten wiedeński, co to kosztuje? Ten młodziak? 7 dyszek. 7 dyszek. A tutaj te pasiaczki, jaśniaczki? A po 2 dyszki tam. Po 2 dyszki. A tutaj ten perłowy, ile co kosztuje, bo tak słabo widać. Po 2 dyszki to wszystko. Mamy widymki łódzkie takie na białych ogonach. Pójdzie takie widymki. 100. 100 cena wyjściowa. A tutaj tak, to są. A tu ile kto da? Ile kto da? Ile kto da, byle dobrze, tak? Minerki fajnego mamy, proszę bardzo. Te czarne są tiplery, bo ja tak. Tiplerki czarne są. I taka parka tiplerów, to co kosztuje? Ze 3 dyszki. A te ciemne koroniate łapciaty ile kosztują? 70 zł. 70 zł do zapłacenia. Ładne widymki żółte mamy. I tutaj parka, taki stówka parka. A tych czarnych tutaj? To są wszystkie samczyki. Samczyki. Do kolei zapraszam po samczyki. I ile takie samczyki, te widymki? Po 60 zł. Po 60 zł. A brudek, co to jest? Samiczka. Kosztuje? 60. 60 zł. Ładna samiczka. A po ile ma w rotach ta brudka? Nie wiadomo. Kolega nie sprawdzał. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka. Mamy gila. Głębie pana Marka nagrywamy. Ile taki gil? 2 dyszki. A te poczta. Czerwona samica, 2 dyszki, tamte podyszy. Podyszkę głębie pana Marka nagrywamy. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Jedlińsku. Nasze hobby i naszą pasję. Tak czerwony. I po ile ten tiplerek czerwony? Dyszkę. Budapesztik. Krzyżak, 2 dyszki. Koroniaty Budapeszt, 2 dyszki. I ten białogon? 15. Mamy rysie srebrne dzisiaj w Wilnińsku. Ile parka tych srebrnych rysi? 200. 200 kolega tutaj ceni. Para srebrnych rysi 200 zł. Mamy bocianki warszawskie. Jakie bocianki warszawskie, bo babciate? 70 zł. 70 zł. A młody czarny 50. O, ja bym ktoś podobał czarnego młodego 50 zł, proszę bardzo. Mamy wyświanczyki młode, ale nie ma kolegi. Dzień dobry. Pocztowe mamy. Thanks for watching the video, see you soon. Witam panu, po ile te pocztowe, kolego? Po 20 zł. Po 20 zł. Też. Tu mamy po 15. Ceny do uzgodnienia. Jeszcze tutaj po ile? Po 20, to wszystko moje, panie. Wszystko po 20 z kartami, młodziaczki. Z kartami polskimi, nie do gry. Z kartami dla pocztowych, no. Na pocztowe. Money thanks. Bocianki, nie wiem ile co kosztuje. Mamy takie jaśniaczki. Ale nie wiem co ile kosztuje, nie ma właściciela. Piątka, kurczę, bo... Mam takie pocztowe. Ale nie wiem co ile. Takie jaśniaczki dzisiaj mamy. Feleczek, kurczę, widzę. Poszedł, 5 dyszek tutaj. Mamy Budapeszty, też kosztują trochę. 70 zł. Tak. Tu po 3 dyszki. Po 3 dyszki wszystko.